Witam wszystkie dziewczęta i chłopczęta. Dzisiaj jest niedziela, 7 lipiec 2013 roku. Ja dopiero co się zbudziłem i tak sobie jeszcze się wylegiwuję, jak to w niedzielę człowiek powinien robić. I tak sobie myślę, dzisiaj nigdzie nie będę nagrywał niczego dla was, nic specjalnego, ale chciałem się podzielić taką małą ciekawostką. Jakiś czas temu, jeszcze zanim pojechałem na mój urlop na Florydę, zakupiłem specjalną kamerkę szpiegowską. Kupiłem ją w celu właśnie wykorzystywania jej do mojego wideoblogu. Wiadomo, czasami jak się jest w miejscu publicznym i chce się coś nagrać, to jak człowiek z kamerą paraduje, to ludzie mogą się czuć skrępowani i może im się to nie podobać. No i dlatego postanowiłem zakamuflować kamerkę i kupiłem właśnie ten gadżet. Ten gadżet to nic innego jak para okularów przeciwsłonecznych, a pomiędzy lewym i prawym okiem jest magiczne zakamuflowane trzecie oko, które tak naprawdę jest okiem kamerki i nagrywa, co się dzieje dookoła. Jakość jest w miarę dobra, jak na taką małą kamerkę jest ok, 640x480 pikseli. Kamerka jest wyposażona w czytnik micro SD. Wkładamy sobie tutaj micro SD kartę. W tej chwili tu jest 4 GB, ale można rozszerzyć do 16 i można sobie nagrywać przeszło godzinę. Z tego, co testowałem, to wygląda na to, że przeszło godzinę można nagrać na tej 4-gigowej karcie. Okularki ładują się poprzez kabel USB. Tutaj się go wtyka i później się wtyka go do laptopa lub do ładowarki. No i wszystkie filmiki można też ściągnąć poprzez właśnie port USB do komputera. A to by było na tyle o moich fantastycznych okularkach. Zanim jeszcze pojechałem na urlop, to testowałem sobie te okularki i założyłem je i poszłem sobie kupić bułki do sklepu obok i nagrałem całą tą wyprawę i sobie ją wrzucę teraz na YouTube i zobaczycie sobie, jaka jest jakość tych okularków. Okularki były bardzo tanie, kosztowały 50 dolców. To jest naprawdę dobry zakup. Więc zapraszam na ten krótki filmik. Nagrałem jeszcze jeden później, jak jechałem do pracy. Też go może wrzucę później. W każdym razie miłego oglądania. Nie wiem, czy coś w tym interesującego znajdziecie. Jak nie, to nie. Jak tak, to bardzo się cieszę. A ja teraz spróbuję wstać i może zacząć się trochę ruszać i będę się cieszył moją niedzielą. Na razie. Pozdrowienia z Filadelfii.
lasy. Ale upał. Straszny gorąc dzisiaj. Speed bumps. Nie cierpię tych speed bumps. Jesteśmy na parkingu Acme. To idziemy. Idziemy.
Welcome. Please scan your first item. One, 46. 1, $. $2. Please select from popular items. Quantity needed. 1, $30. Please place 9, $99. 9. Please check your basket. Scan. Insert cash or select. Use pin pad to complete transaction. Mission accomplished. Wrzucić to wszystko do samochodu. I już wszystko załatwione. Mission accomplished. Jedziemy do domu. Ciężarówce przejechać. Damy mu pełno miejsca. Niech sobie jedzie. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak tutaj gorąco w tym samochodzie teraz jest. Klimatyzację kręcimy. Kierunkowskazów nie chciała włączyć. Tutaj mieszkam w tym właśnie
tutaj są takie mieszkania. Mamy basen tutaj. Ja mieszkam zaraz przy basenie. Świetna lokalizacja. Proszę bardzo, basenik tutaj jest. Zaparkujemy zaraz koło baseniku. Tak to jest, proszę bardzo. Trochę trzeba wyrównać. Parkowanie. Okej, to by było na tyle. Dziękuję za uwagę.